Czytanie z księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Anioł tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy, i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur miasta. Ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion, dwunastu apostołów baranka.